Okej, a więc rozpoczynamy dzień numer 12. Dzień, w którym zrobimy najmniej, bo tylko 30 km. Właściwie to będzie taki dzień wolny. Znaczy, to jest dzień wolny. Mieliśmy nawet zrobić 0 km planowo, ale zatrzymaliśmy się na nocleg w Ravensburgu u Marcina, który nas właśnie do siebie zaprosił. No i tak, teraz tutaj właśnie już się zbieramy. Mieliśmy właśnie możliwość tutaj spędzić noc, naładować, podładować jeszcze powerbanki, bo u mnie był z tym problem ostatnio, jak byłem u wujka, to nie udało się naładować wszystkich. Coś tam było nie tak, teraz mi się udało je doładować. Więc myślę, że prądu mi starczy do Mediolanu, biorąc pod uwagę, że jeszcze będę korzystał z tego panelu słonecznego, to nie powinno być problemu. Już wszystko mam przygotowane. Na ogródku mieliśmy właśnie rower i sakwy, ale mieliśmy możliwość przespać się w środku, w mieszkaniu, więc super sprawa. No i co, ja już jestem właściwie gotowy, tylko zakładam sakwy, czekam jeszcze na Jacka. No i dzisiaj zrobimy 30 km, mamy jeszcze nad jezioro jakieś 20 i właśnie Marcin nam pokazał fajne miejsce w jednej miejscowości nad Bodeńskim Jeziorem, gdzie będzie fajne miejsce, żeby właśnie spać na dziko nad samym jeziorem, bo tak ogólnie tam jest podobno dużo właśnie prywatnych terenów nad samą wodą i ciężko jest się tam dostać, więc trzeba wiedzieć gdzie, więc my mamy taką miejscówkę i na tą miejscówkę pojedziemy, więc zrobimy dzisiaj w sumie 30 km. Po prostu zatrzymamy się w jednym miasteczku, gdzie zajedziemy na serwis. Mieliśmy planowany serwis jechać wczoraj w Ulm, ale wczoraj to szkoda było czasu na to, nie? I zajedziemy dzisiaj. Tutaj też mamy serwis polecenia od Marcina i tam właśnie Jacek, no, wymienią mu szprychę i wycentrują te koło. No i przypuszczam, że starczy na jakieś kilkaset kilometrów, a potem znowu mu pójdzie ta szprycha, no ale tak to jest z takimi kołami. Zbieramy się i ruszamy dzisiaj w trasę, w krótką trasę, ale jednak 30 km co najmniej zrobimy. A więc dzisiaj noc spędziliśmy u Marcina. Dziękujemy za gościnę, było nam bardzo miło. Proszę bardzo. No, bardzo nam pomogłeś i super sprawa. Też spotkaliśmy się właśnie pod Lidlem. Przypadkowo Marcin też jest z Tarnowskich Gór, z tych samych okolic co ja. Więc no, takie spotkanie. Wczoraj właśnie spotkałem dwie osoby z tutaj w Niemczech, z Tarnowskich Gór, więc bardzo ciekawie. No, dziękujemy jeszcze raz. Proszę bardzo. No a my ruszamy w trasę i jedziemy najpierw na serwis. Tutaj jedziemy teraz pomiędzy sadem czereśni albo wiśni, w sumie to nie wiem, coś małego czerwonego, nie jestem w stanie określić stąd, czy to są wiśnie czy czereśnie, ale chyba czereśnie. Niestety zrobili błot, żeby tacy Polacy jak my im nie podkradali. Ale ogólnie tutaj te okolice Jeziora Podeńskiego to słyną z jabłek głównie. Podobno bardzo dużo sadów jabłek tutaj jest i bardzo dobre jabłka właśnie pochodzą stąd właśnie, z tych okolic. No i tutaj, o, tutaj są chyba jabłka. Zajechaliśmy na serwis rowerowy z polecenia Martina i teraz Jackowi naprawią to koło, wymienią szprychę, wycentrują i będziemy mogli jechać dalej. Myślę, że to długo nie zajmie. Ogólnie no, jest lato, więc serwisy rowerowe są przepełnione, więc żeby taki serwis zrobić na miejscu, to trzeba mieć szczęście, bo w innym serwisie też dzwonił
dzwonił właśnie Marcin, się pytał, czy mu to zrobią na miejscu, to powiedzieli, że nie ma opcji. Więc tutaj akurat fajnie trafiliśmy. O, i tutaj obok tego serwisu mają takie coś, taką maszynę na dętki. Tu się wciepuje 8 euro, się wybiera dętkę i wyskakuje. No, czyli jakby tu przyjechać nawet w nocy, byłby serwis zamknięty, ale przebiłbym sobie na przykład oponę, to mogę podjechać pod to, wciepuję 8 euro w kodówce, w pieniążkach i wybieram sobie dętkę i mi wylatuje. No kurde, kapitalna sprawa, nie? Bo można nawet na przykład w niedzielę podjechać i sobie kupić tą dętkę i nie ma z tym problemu. Taki automat na dętki. Spoko sprawa, tylko że 8 euro to jest bardzo dużo jak za dętkę. Płaciłem tyle na Cyprze za dętkę, dlatego że musiałem mieć jakąś zapasową, ale generalnie w Polsce bym miał za tą cenę dwie dętki. Albo w Czechach, bo w Czechach też kupiłem dosyć tanio tą dętkę w Triathlonie. Więc, no więc dużo, dużo 8 euro. No ale fajnie, że w ogóle jest, no bo zawsze jest opcja, że można sobie podjechać i kupić, nie? Serwis zrobiony, bardzo szybko mi to poszło, około pół godziny. Jacek zakupił sobie również nowe opony. Szwalbe Marathon Plus, właściwie te same co ja mam, tylko troszkę inny bieżnik, no bo już tamte opony miał trochę łyse. W dodatku no, wymienili mu szprychę, wycentrowali tylnie koło, kupił sobie nową stopkę. No i te przyjemności w sumie 140 euro razem wszystko, z oponami, ale opony teraz są drogie. Opony, jedna sztuka 42 euro za Szwalbe Marathon, ale w sumie w Polsce też już teraz kosztują. No może troszkę taniej przyszło to stać, ale jak tak szukałem przed wyprawą, to tak ciężko było znaleźć identyczną, co ja mam, już nie ma po prostu w ogóle i na razie dlatego nie kupiłem, tylko jadę na tej, którą, znaczy z przodu mam tą, co miałem już wcześniej, z tyłu mam Szwalbe Marathon i po prostu nie kupowałem, bo ciężko jest to stać. Zobaczymy. Obstawiam, że ta stopka pewnie i tak się połamie i obstawiam, że za jakiś czas szprychę też będzie trzeba wymienić i wycentrować koło za jakieś kilkaset kilometrów, może tysiąc. Ale zobaczymy, no miejmy nadzieję, że tam musi nic nie będzie działo z tym rowerem. A teraz jedziemy nad jeziorko, to takiej na w miejscówce, którą polecił nam właśnie Martin i tam się zatrzymamy na cały dzień, spędzimy noc i tyle. I dzień wolny, dzisiaj dzień wolny totalnie. Kolejny sad, tym razem z czereśniami. A czy tam to też były czereśnie, co widzieliśmy z drogi. Ale tutaj tym razem nie ma ogrodzenia. No i zobaczcie, jakie ogromne. No, a pyszne. To nie jest to samo, co tam przy drodze w Czechach. Tam też były dobre, ale były takie, no mniejsze, co najmniej o połowę mniejsze. A tutaj są bardzo, bardzo takie duże, bardzo fajne, ale nie będziemy tu raczej się bawić w takie zbieranie jak ostatnio, bo to jest prywatny jakiś grunt, zaraz ktoś nas przyjdzie jeszcze i ten, opierdzieli.
Dojechaliśmy nad jezioro Bodeńskie. Proszę bardzo, tam już jest woda. Tutaj znajduje się niejaki szlos Montfort. Taki właśnie, taka twierdza, która jest teraz restauracją. No, jedziemy teraz jeszcze 5,5 km. Jesteśmy teraz w miejscowości Langenargen, a jedziemy do Kressbronn. I właśnie w tym Kressbronn się zatrzymamy. No i spędzimy tam noc raczej. No, tutaj niestety nie można jechać na rowerze, chociaż ludzie tak jeżdżą. No, ale my będziemy jechać dalej, tak jak nas tam prowadzi ścieżką. Chyba nie ma tutaj nad tym jeziorem takich tras, żeby cały czas prowadziła wzdłuż jeziora. Ale są odcinki podobno bardzo, bardzo takie ładne, więc zresztą przekonamy się o tym. Będziemy jechać wzdłuż jeziora aż do Austrii i dopiero właściwie w Austrii odbijemy potem w stronę Liechtensteinu i Szwajcarii, więc troszkę tych kilometrów też wzdłuż jeziora zrobimy. Ale dzisiaj jeszcze tylko 5. No więc dojechaliśmy na miejsce, które polecił nam Marcin i jego żona. No i faktycznie miejscowa jest spoko. Tutaj mamy plażę, taką kamienistą plażę. Proszę bardzo, tuż nad jeziorem dosłownie. A tutaj jest taki plac zabaw, taka łąka, plac zabaw i ławeczki. I to dosłownie wokół tutaj nie ma żadnego budynku, nie ma tutaj żadnego deptaka, po którym ludzie masowo chodzą. Bo tu jest jakaś działka, tam jest jakaś też działka prywatna i tu jest taki kawałek dosłownie publiczny, no publicznej plaży i plac zabaw, ale chyba mało ludzi o tym wie, o tym miejscu, bo ono nie jest takie łatwo dostępne, przez to jest tu spokojnie i myślę, że w nocy tu będzie bardzo fajnie, bo nikt nas tutaj nie będzie w ogóle widział. Tutaj są takie krzaki, za tymi krzakami jest ta plaża, więc praktycznie jak się tam za tymi krzakami położymy na plaży, to nie będzie nas w ogóle widać. No a teraz właściwie to nic, będziemy się jeść tutaj, jest godzina 14 i wyjedziemy stąd gdzieś jutro o 12, coś takiego. Dlatego, że jutro odbieramy te paczki z Lindau, ale do Lindau jest 10 km. Więc dopóki paczki nie przyjdą, to właściwie nawet nie mamy po co się stąd ruszać. Jedyne co, to skoczymy do takiego sklepu Lidla. Lidl jest 2 km stąd. No i tyle, tak to będziemy tu siedzieć, odpoczywać. Bo to jest 12 dzień i przez 11 dni praktycznie codziennie jazda. Dzień w cień i nie było takiego dnia, żeby nic nie robić. Dzisiaj tak zrobiliśmy 30 km, więc to też nie jest tak, że nic tu kompletnie dzisiaj nie przyjechaliśmy, ale taki dzień jest potrzebny. Chociaż ja powiem szczerze, nie czuję się zmęczony. Mógłbym jechać dzisiaj dalej, ale myślę, że to by się odbiło. A przed nami Alpy. Właściwie to już jutro zacznie nam się podjazd. Pojutrze to już na 100%. Będziemy mieli pod górkę cały dzień, więc trzeba odpocząć przed tym jednym z najtrudniejszych odcinków tej wyprawy. No dobrze, a więc ogólnie na liczniku, w sensie na wyprawie,
Już ponad 1100 km przejechałem. Stwierdziłem, że pora wymienić łańcuch. Tu już kosę sobie rozpiąłem i za chwilę będę ten łańcuch tutaj nowy wrzucał. Już go mam skrócony. Odpowiednio skrócony już przed wyprawą, więc tylko trzeba zarzucić i tyle. Ogólnie zrobiłem na nim już chyba z 4 albo 5 tysięcy kilometrów. No i już... i mam ze sobą jeszcze taki przyrząd do mierzenia z długości łańcucha, z użycia łańcucha, jakoś tak to się nazywa. Właśnie tym przyrządem już go sobie mierzyłem i już był... On już jest rozciągnięty, więc zmieniam teraz łańcuch. Jeszcze mam drugi zapasowy, ale chyba go nie wymienię podczas wyprawy, tylko po wyprawie. I robię to teraz, żeby potem nie zajechać bardziej kasety i żeby po prostu ten łańcuch mi już potem nie przeskakiwał na tej kasecie. No i zabrałem ze sobą na wyprawę taki preparat do czyszczenia napędu. Właściwie to jeszcze nie czyściłem napędu podczas wyprawy, tylko łańcuch smarowałem. Ale teraz jak już ściągnąłem łańcuch, to sobie przeczyściłem kasetę, tutaj te kółeczka, to tutaj sobie też przeczyszczę i nowy łańcuch pójdzie na czysty ten osprzęt. I co? I mam nadzieję, że nie będzie nic, no zrobię jasne testowo, zobaczymy, czy będzie coś przeskakiwać, bo ta kaseta już swoje kilometry ma. Z tym, że ostatnio jak wróciłem z dłuższej wyprawy, to wymieniłem właśnie ten łańcuch i w ogóle nic nie przeskakiwało. I z tego co widzę, kaseta nie jest jakoś mocno zużyta. Wiadomo, że na przykład ten ostatni dziewiąty bieg dostał bardziej wciry niż te pierwszy na przykład, ale to nie zmienia faktu, że ogólnie kaseta jest w nie najgorszym stanie, więc myślę, że ten nowy łańcuch jeszcze przyjmie. No ale to się okaże. No ja wiem, że niektórzy robią tak, że rotują na przykład łańcuchami, czyli na przykład co 400 km zmieniają łańcuch, mają 3 łańcuchy i pierwszy, drugi, trzeci i tak co 400, no nie? I wtedy łańcuchy używają się wszystkie 3 równomiernie. Z tym, że nie wiem, czy to jest sens tak robić. Po pierwsze dużo roboty, nie wiem, czy by się chciało. A po drugie, zrobiłem na tym łańcuchu z 5000, teraz rzucę nowe i będzie śmigać, nie? Czy jest sens się tym bawić? No, a tym napędem się też tak nie przejmuję, ponieważ za rok planuję tu wrzucić nowy napęd, Deore, nowa kaseta, wszystko będzie nowe, jeśli chodzi o napęd. Więc tutaj tak, żeby tylko tą wyprawę przetrwał i jesień tego roku przetrwał. Dobrze, więc założyłem nowy łańcuch. Tutaj, proszę bardzo. Nie wchodzi. Jak nie wchodzi, to znaczy, że jest dobrze. No. Nowy łańcuch. No już tamten, ten cały przyrząd zabadał się, nie? Bo to tak działa właśnie, że jak łańcuch nie jest rozciągnięty, to nie wchodzi, nie? A jak jest rozciągnięty, to wchodzi do końca, jest wtedy tak. No i w tym starym już tak było. Jadę teraz do Lidla, kupi sobie coś na kolację. Jacek został na plaży. Wcześniej on był w Lidlu. Tak na zmianę sobie jedziemy, żeby się nie trzeba było zbierać z tym wszystkim i robić całe eskapady. Już tam siłami urządziliśmy jak bezdomni na tej plaży. To nie ma co się ruszać. Łańcuch ładnie chodzi, ładnie wszystko przeskakuje. Znaczy przeskakuje, w sensie ładnie się biegi zmieniają, a łańcuch właśnie nie przeskakuje, czyli wszystko się zgadza. To już jest chyba czwarty albo trzeci, na pewno trzeci, a być może nawet czwarty łańcuch, który przyjmuje ta kaseta, więc jeszcze może jeden przyjmie za kilka tysięcy, za może 5-6 tysięcy kilometrów. Chyba sobie zmienię znowu. Zakupy zrobione, wróciłem tutaj nad jezioro. To jest nasza kolonia, nasze obozowisko na tej plaży właśnie. Jeszcze ten chłopino siedzi, a właściwie wszyscy poszli, 21 godzina. No i cóż, Jezioro Bodeńskie to jest największe jezioro w Niemczech. Jest to jezioro, na którym jest granica pomiędzy Niemcami a Szwajcarią. I na przykład tam po drugiej stronie jest właśnie Szwajcaria. I również tam w Szwajcarii trwa właśnie burza, która ciągnie się stamtąd aż gdzieś dotąd. No i teraz właśnie trwa dylemat. Czy
przygotować się na to, że może runąć i po prostu się zwinąć i uciec gdzieś pod dach? Czy może przejdzie bokiem? Bo na razie to Jacek mówi, że to wygląda jakby szło bokiem. O, właśnie się błysnęło gdzieś tam. Niby to idzie bokiem, ale kurczę, nie wiem, co z tego wyniknie. Miałem taki plan, żeby nawet namiotu nie rozbijać, bo jest ciepło. Fajna miejscuwa. No ale skoro jest widmo tego, że może być burza, to lepiej chyba namiot rozbić. Bo już lepiej spać w namiocie, jak jest burza. A najlepiej to by było, jak już ma być ta burza, żeby była teraz. Pójdziemy gdzieś pod dach, przeczekamy, a potem w nocy się rozbijemy. I po burzy, nie? Tak by było najlepiej, ale... No nie wiem, może przyjdzie bokiem, bo wygląda to tak, jakby właśnie, jakby nie szła w naszą stronę, to tak wygląda. Czyli kto wie, może Niemcy ominie. Tylko w Szwajcarii będzie burza, zobaczymy. No, a w tamtą stronę jeziora jest właśnie Austria. I kawałek, dosłownie kawałek Austrii ma dostęp do Jeziora Bodeńskiego. I pojedziemy właśnie tamtą stronę jutro. No, a tam jest właśnie Szwajcaria. Tamtą stronę też Szwajcaria i Niemcy. No, jezioro jest naprawdę ogromne. Robi wrażenie. A więc godzina 22 i burza nas już prawie to padła, jest bardzo silny wiatr. I ja szybko, jak tylko to było możliwe, się zwinąłem i uciekłem pod dach. No i co no? Będę się na to przeczekać. Proszę bardzo, tutaj kolejny Zeppelin. Co ciekawe, tafla jeziora jest na wysokości 395 metrów nad poziomem morza. No więc tutaj mam nowe skrzydełka, całe 8 sztuk. Tutaj klucze, żeby odkręcić. Opuszczamy Republikę Federalną Niemiec i wjeżdżamy do Austrii, dosłownie na krótką chwilę. A tutaj mamy jedną z rzek, która właśnie zasila Jezioro Bodeńskie.